brzęczy mi cały czas. Może wyjść głupio i mogą być przekleństwa, ale... Nie będę przekleństwa. Obudził się drogi Jeff z rana i pomyślał: gdzie jest moja znowu Tatiana? Gdzie pracował Jeff? Gdzie? W zakładzie karnym. Jeff pracował w zakładzie karnym i choć zarobek był marny, to w jego głowie była Tatiana. Druga zmiana, zarabiał miliony monet, żeby móc polecieć do Moskwy w sobotę. Co? Co toalety? Jeff poleciał do Tatiany, bo szukał żony. Znalazł ją, ponieważ byli w toalecie przy Placu Czerwonym. Możemy się bardzo długo bawić. No jakieś coś dzieje dalej. Świeci słońce? Tatiana! Duży wirus, piękne są włosy. Co to za dziewczyna? Świeciło je słońce i padał śnieg na placu, patrząc na Lenina. Jak już mówiłem, piękna to była dziewczyna, a pociąg towarowy zaprowadził naszych kochanków z Lublina do Garolina. Tam spotkali się w pięknej knajpie, śpiewali sobie długie ballady, na co on powiedział, że mam żonę w Stanach, niedobra. Jak już mówiłem, zarobek Jeffa był całkiem marny, bo wiecie, ile mogą zarabiać w zakładzie karnym klauny. Dobrze, skończmy tę nędzną historię, bo mógł tak gadać do jutra. A nie dość, że Jeff był klaunem, to jeszcze umiał.